To będzie opowieść o przesuwaniu granic wyobraźni. Opowieść o tym, jak duże miasto zabrać w podróż w przestrzenie niedostępnych zwykle emocji. To będzie opowieść o Plus Lidze z perspektywy Luk Lublin. To będzie historia tworzona razem. I tej historii wysłuchamy z perspektywy prezesów Luk Lublin. Są z nami Krzysztof Skubiszewski. Witam. Dzień dobry. Cześć. I Maciej Krzeczek. Cześć. Dzień dobry. Krzysiu, powiedz proszę, jak mocno zapisał się w historii klubu 22 października 2021 roku? Myślę, że bardzo, bo stworzyliśmy pewną historię, wygrywając swój pierwszy mecz Plus Lidze w jednej z najlepszych lig świata, w Lidze Mistrzów Świata, więc myślę, że to historyczny moment dla klubu, dla Lublina i Lubelszczyzny. No ale Maćku, to było zwycięstwo oczekiwane po 3 porażkach, ale też takie, w które chyba nie można było inwestować całej nadziei, bo pamiętamy wtedy kontuzję, wtedy zadebiutował też w Plus Lidze Igor Gniecki, skądinąd bardzo udanie. Tak, na pewno. Tutaj w kontekście samej drużyny, sztabu na pewno było widać ten głód zwycięstwa, bo jednak to oczekiwanie piętrzyło się na to pierwsze zwycięstwo i to było widać gdzieś tam i w podejściu do treningów, do zawodników, do meczu przez zawodników. Ale na pewno też, tak jak powiedziałeś, no, nie można było gdzieś tam za dużego ciśnienia na drużynę nakładać, bo to jednak na pewno by nie skutkowało pozytywnie. Co ten dzień, co to zwycięstwo zmieniło? Nastawienie. Uwierzyliśmy, że możemy wygrywać mecze w Plus Lidze i myślę, że to dużo nam dało, tak? Taki efekt tego zwycięstwa przeniósł się, ale nie tylko zarówno na drużynę całą, tak? Czyli sztab, siatkarzy, ale też i na kibiców. No właśnie, a gdybyśmy mieli cofnąć się kilkanaście tygodni wcześniej, kiedy zobaczyliście harmonogram waszych meczów, Maćku, na początek potęgi, była ekscytacja, czy raczej takie myślenie pod tytułem, no to dobra, no to musimy zachować cierpliwość, żeby w końcu tę krew poczuć? Nie, bardziej tak z tego, co ja pamiętam, oczywiście to wyczekiwanie, ale też czy o czymś nie zapomnieliśmy, taka przemożna myśl, w sensie takim, czy wszystko dopięliśmy, czy wszystko będzie ok, na należytym porządku. Też na pewno duży znak zapytania było w kontekście, jak właśnie będzie odbiór kibiców, no bo też nastawialiśmy się jednak na to, że te pierwsze mecze no, przyniosą porażki, bo jednak no, wiedzieliśmy, z kim będziemy mieli do czynienia na parkiecie. Potem kolejna ważna data, mam wrażenie, 13 listopada. 2021 roku. Wtedy zaczęła się seria 4 waszych zwycięstw. Zastanawiam się, na ile debiutantom, także jeżeli chodzi o prezesów w Plus Lidze, seria 4 zwycięstw, między innymi ze Skrą, między innymi z Resowią, no, wpuściła do głowy pewnie uszami wodę sodową. Na pewno uwierzyliśmy w to, że możemy się znaleźć w play-offach. Zajmowaliśmy dobre miejsce po pierwszej rundzie i poczuliśmy, że jesteśmy świetną drużyną i że stać nas na to, żeby w play-offach się znaleźć, a później o coś więcej powalczyć. No właśnie, to coś więcej po tych 4 zwycięstwach z rzędu, to co było w twoim wyobrażeniu, Maćku? Ja raczej patrzyłem w kontekście tego, czy rzeczywiście znajdziemy się na koniec rundy zasadniczej w play-offach. Historia, sport pokazuje, że tak naprawdę w pewnym momencie niektóre drużyny muszą grać, muszą wygrywać, a na przykład jeżeli my byśmy byli postawieni w takiej sytuacji, żebyśmy byli na tym 8 miejscu, na pewno moglibyśmy zagrać z taką luźną, chłodną głową, co na pewno by nam pomagało, a z kolei drużynie, która musiałaby z nami wygrywać, na pewno by przeszkadzało. Więc na pewno ja patrzyłem w kontekście tego, że to by było coś niesamowitego, jeżeli rzeczywiście udało nam się do tej 8 dostać, no ale to było wtedy, więc później przyszły porażki i wtedy gdzieś tam ten chłodny prysznic przyszedł i na drużynę i gdzieś tam też ustabilizował naszą formę i taką gdzieś oczekiwania co do możliwości naszej drużyny. Zastanawiam się, czy jesteście w stanie wskazać, każdy indywidualnie rzecz jasna, taki mecz w tej hali, po której mieliście wrażenie, że ta hala się unosi w powietrzu? Myślę, że tych meczów było wiele. Myślę, że nawet w przypadku porażek ta hala była wysoko i kibice dopingowali do ostatniej piłki, mimo tego, że przegrywaliśmy mecz. Po meczu były brawa i podziękowania dla drużyny. Myślisz o starciu z Zaksą na przykład? Tym takim bardzo emocjonującym, powiedzieliby niektórzy, nieco kontrowersyjnym? Ten mecz też bym do tych meczy zaliczył, gdzie kibice, publiczność wyniosła trolobus na stratosferę. A jeżeli o Ciebie chodzi, o Twoje odczucia, Maćku?
No tutaj nie odkryję jakiejś Ameryki, w sensie takim na pewno pierwszy mecz debiutancki, wiadomo z kim graliśmy, no to tutaj dodatkowo nasz stres zawodników gdzieś tutaj też potęgował te odczucia, ale tutaj kibice w pierwszym meczu pokazali nam, jaki będą trzymać poziom, w sensie takim, że no była, można powiedzieć, fiesta siatkarska, pomimo tego przegranego. Z Aksą oczywiście też mieliśmy swoje szanse i to też na pewno gdzieś nie dość, że naszych zawodników, ale też i właśnie trybuny uskrzydlało, że było blisko, naprawdę blisko pomimo tego wyniku 3-1, naprawdę było blisko do odniesienia może nie zwycięstwa, ale zdobycia poszczególnych punktów. A zastanawiam się, jak widzicie swoją rolę jako beniaminków debiutantów w Plus Lidze? Czy jest być może coś takiego, co sprawdziłoby się na innych plusligowych halach, a co jest takim, powiedzielibyśmy, lubelskim wynalazkiem? Lubelska specyfika. Jedyne, co mi takie od razu nasuwa się na myśl i na pierwsze zdanie, jeżeli chodzi o naszą halę, to przede wszystkim raz, że sposób odbioru naszych kibiców, naszej gry, w sensie taki entuzjazm i taki pozytywny przekaz, pomimo przegranych meczy, ci kibice naprawdę fajnie, pozytywnie reagowali, ale dwa, to że naprawdę bardzo, bardzo licznie przychodzi na nasze mecze i to trzeba podkreślić, że w Plus Lidze mieliśmy drugą frekwencję, w Plus Lidze jako beniaminek i naprawdę to pokazuje, jaki potencjał drzemie w naszym mieście, w naszym regionie, że naprawdę tu jest duża chęć i duży taki głód tej siatkówki. To na pewno, to trzeba podkreślić o tej specyfice. Pierwszy mecz to był ten mecz, w którym można było odnieść wrażenie, że Lublin pokochał plusligową siatkówkę? Zdecydowanie tak. Kibiców było, o ile dobrze pamiętam, ponad 3600, więc to sama... A pamiętajmy, że wtedy jeszcze obowiązywały pewne limity. Dokładnie tak, obowiązywały limity, a mimo to hala prawie była wypełniona po brzegi. Wrócę jeszcze do Twojego ostatniego pytania, w którym jak gdyby potwierdzeniem tego może być też ostatni mecz w sezonie, czyli mecz o 11 miejsce. Można powiedzieć, że Pietruszkę. Dokładnie, więc a kibiców może nie było tak szczelnie jak do tej pory, może ta frekwencja troszeczkę była niższa, natomiast no był fenomenalny doping i na pewno można było za halą usłyszeć, jak się tutaj bawił. No właśnie, jeżeli chodzi o samo wchodzenie na ten szczyt możliwości drużyny, można odnieść wrażenie, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, ciekaw jestem Waszej, panowie, opinii. Ta drużyna chyba potrzebowała kilku co najmniej tygodni, żeby swoją tożsamość w Plus Lidze zbudować. Oczywiście, no trzeba powiedzieć, że może nie od totalnej podstawy, ale jednak ta drużyna była tworzona powiedzmy po awansie na miarę Plus Ligi i na pewno zawodnicy potrzebowali czasu do tego, żeby gdzieś tam się zgrać, nie tylko na boisku, ale wiemy doskonale, że to jest na tyle sport złożony, zespołowy, że też kwestia relacji w szatni poza boiskiem jest bardzo istotna i na pewno to dużo czasu do tego potrzeba, więc to było widać, że ta drużyna też dojrzewała z każdym meczem. Raz, że poznawała swoją siłę, a dwa, że gdzieś tam te relacje zazębiały się i to na pewno przekładało się później na poszczególne zwycięstwa. No dobrze, na pewno wnieśliście też do Plus Ligi, a w zasadzie zaprosiliście do Plus Ligi przynajmniej dwóch zawodników szerzej nieznanych wcześniej, to z uwagi przede wszystkim na brak doświadczenia. Myślę tutaj o Konradzie Stajerze i o Igorze Gnieckim. Jest taka satysfakcja, że Plus Lidze przedstawiliście właśnie tych zawodników? Przecież Konrada śmiało można rozpatrywać, zwłaszcza jego, w kontekście największych takich pozytywnych zaskoczeń tego sezonu w całej Plus Lidze. Tak, jak najbardziej. Konrad zrobił ogromny postęp, odkąd przyszedł do nas do klubu. Przecież trzeba o tym wspomnieć, że on z nami awansował i bił się z nami o Plus Ligę. I patrząc na niego od tego pierwszego meczu do ostatniego, no to moim zdaniem on zrobił największy postęp wśród wszystkich siatkarzy. Zastanawiam się, które mecze, patrząc takim, powiedziałbym, nieco bulharteryjnym okiem prezesa, cieszyły bardziej? Te zwycięstwa z Tuzami, czy te z bezpośrednimi rywalami, powiedzmy z tej drugiej połowy tabeli? Nie, cieszyły bardziej te zwycięstwa z Tuzami, zdecydowanie. Natomiast zwycięstwa, wiadomo, te z naszymi bezpośrednimi rywalami dawały nam, można powiedzieć, te przysłowiowe 6 punktów zamiast 3. Ale zwycięstwa z Resowią czy ze Skrą u nich na wyjeździe, po prostu to było coś pięknego. A macie już, bo w sumie liga jeszcze się na dobre nie skończyła, macie już jakieś sygnały z siatkarskiej Polski, jak jesteście odbierani, jak to wygląda z perspektywy drużyn, które tu przyjeżdżają, to, czyli cała otoczka, cała ta kultura meczowa w Lublinie? Widzimy, że całe środowisko
byliśmy taką, można powiedzieć, dużą zagadką, jeżeli chodzi o Plus Ligę, w momencie, kiedy totalny Beniaminek, miasto Lublin wchodzi na salony siatkówki, można powiedzieć, że nawet światowej, bo kluby siatkarskie z Polski są na poziomie światowym. I w momencie, kiedy pojawiliśmy się, byliśmy wielką zagadką, wielkim znakiem zapytania, ale widać, że po kilku kolejkach naprawdę gdzieś tutaj odbijały się do nas informacje i wiedzieliśmy, że wszyscy są pod wrażeniem raz, że organizacji, jak wygląda sam mecz, tym, jaka jest frekwencja, w jaki sposób ogólnie sami podchodzimy jako organizatorzy do całości, jako widowisko. Więc na pewno tutaj słyszeliśmy, może nieskromnie powiem, ale naprawdę słyszeliśmy pozytywne sygnały, że w Lublinie naprawdę jest fiesta, jest taka pozytywna, fajna zabawa. Dobra. Mówimy, że miniony sezon był pod znakiem walki o takie pewne utrzymanie. Mam wrażenie, że to się udało, bo te zwycięstwa z Tuzami oczywiście okrasiły realizację tego celu. Czy w przyszłym sezonie ten cel będzie wyznaczony, zdefiniowany inaczej? Na pewno chcemy zatrzymać połowę składu. Na pewno chcemy dołożyć po to, żeby pójść do przodu. A jak jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi nowymi zawodnikami, chyba jest trochę łatwiej niż Beniaminkowi w tym momencie, czy nie? Nie, zdecydowanie jest łatwiej, bo kiedy rozmawialiśmy rok temu z zawodnikami, to każdy się pytał, ale gdzie wy jesteście, w Plus Lidze czy jeszcze w pierwszej lidze? No i na to pytanie wtedy nie potrafiliśmy odpowiedzieć, tak? No bo wiadomo, że byliśmy w pierwszej lidze, ale chcieliśmy być w tej Plus Lidze i ciężko było rozmawiać, natomiast po sezonie już było troszeczkę łatwiej, bo wiadomo, że już było wiadomo, że jesteśmy w Plus Lidze, ale wtedy był już tak naprawdę ten rynek mocno ograniczony, a w tym sezonie zdecydowanie lepiej. Wiedzą, że klub jest stabilny pod każdym kątem i myślę, że siatkarze biorą to pod uwagę i jest zdecydowanie łatwiej. Dobrze. Oczywiście zakładam, że nie wyciągnę z Was konkretnych nazwisk, pewnie też nie wyciągnę konkretnych liczb, ale czy na tym etapie możemy już z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jacyś nowi zawodnicy zdążyli związać się z Luk Lublin w taki sposób, w jaki jest to możliwe na tym etapie roku? Tak. Będą nowe twarze, będą nowi zawodnicy, na pewno będą to zawodnicy, którzy będą stanowić o sile drużyny i jesteśmy przekonani, że pod tym kątem, pod tym poziomem sportowym będziemy lepiej wyglądać jako drużyna, jeszcze lepiej. To może jakieś informacje odnośnie sztabu chociaż, bo w jednej z transmisji jednego z Waszych meczów padła informacja, że trener Dariusz Daszkiewicz zostaje, więc zakładam, że prezesi się teraz z tego nie wycofują. Darek, pierwszy trener, miał z nami podpisany kontrakt na 2 sezony, w związku z tym po spełnieniu pewnych wymogów obowiązujących w kontrakcie dla trenera spełnionych, to jak najbardziej możemy potwierdzić to, że pierwszy trener Darek Daszkiewicz zostaje z nami na kolejny sezon. Dobra, to czego Wam panowie życzyć na te najbliższe tygodnie? Bo wiadomo, że od października to życzyć sobie będziemy trójeczek, nie? Samych trzypunktowych zwycięstw. Może tego, żeby doba była trochę dłuższa, żebyśmy mieli więcej czasu dla rodziny, na spanie. Tak naprawdę, oczywiście w formie żartu to mówię. Przede wszystkim spokoju, bo to chyba jest najważniejsze w takiej systematycznej pracy. Spokoju przede wszystkim, ale też myślę, że i owocnych rozmów. No to tego życzymy, szanowni Państwo. Oczywiście spokoju to my życzymy tylko do początku kolejnego sezonu, bo przecież później ten spokój to raczej zostanie zmącony tymi tysiącami gardeł, do których już cała Polska siatkarska mogła się przyzwyczaić. Krzysztof Skubiszewski, Maciej Krzaczek, mam wrażenie, że troszeczkę pozwolili nam za kulisy zajrzeć do tego chyba statku do marzeń, które poprowadzili przez pierwszy sezon w Plus Lidze.